Przejdziemy w tej chwili do trzeciego pytania, które jest pewnego rodzaju podsumowaniem. Jak wyobrażamy sobie żywność i kondycję społeczną w 2050 roku? Idziemy w naturę czy w GMO? Zaczynam od pani dr Marcinkowskiej. Proszę państwa, idziemy oczywiście w naturę, dlatego że GMO jest jeszcze niejasne, nieznane. Nie wiemy. Nie wiemy, co wydarza się. To, że my w obszarze badań naukowych mamy w próbówkach, w hodowlach komórkowych określone wyniki, określone zachwycające nas efekty, to nie znaczy, że te efekty rzeczywiście one się potem powtarzają wtedy, kiedy mają być zrealizowane w żywym organizmie. Proszę państwa, to jest strasznie szerokie zagadnienie, dlatego że ono dotyczy i rolnictwa, i odżywiania, ale i medycyny. Proszę wierzyć, że to, co nam wychodzi w hodowlach komórkowych, naprawdę często nie ma żadnego przełożenia na to, co naprawdę dzieje się w ludzkim organizmie, bo jest to dużo więcej złożona struktura. Nauka musi nam podpowiadać. Będziemy na pewno robić błędy, bo bez błędów się nie da. Natomiast to jest bardzo ważne. Przyglądać się nowym osiągnięciom naukowym, bardzo głęboko je analizować. Przyglądać się w moim odczuciu błędom innych. Na błędach innych łatwiej się uczyć niż na swoich. Jeżeli kraje zachodnie popełniły pewne błędy już, a my bardzo uparcie chcemy popełniać te błędy ponownie, to znaczy, że mamy z głową coś nie tak. Naprawdę należy się przyjrzeć temu, co oni zrobili głupio, co poprawili, bo tam dużo większe finanse pozwalały dużo wcześniej podejmować pewne działania, na które nas nie było stać, a my bardzo chcemy dreptać tą samą ścieżką, tak jakbyśmy chcieli koniecznie zasypać ślady i od nowa wyciskać własne. Głupota. Jeżeli będziemy więcej czytać, jeżeli będziemy więcej wyciągać wniosków z błędów innych, to myślę, że kondycja polskiego społeczeństwa może być dobra. Jeżeli zaczniemy edukację dzieci, no dzisiaj mamy 2018 rok, 2050 to mnie nie będzie, nie szkodzi, ale mogę jeszcze dzisiaj coś zrobić. To znaczy to, co mogę zrobić, to robię. Mianowicie edukacja. Bez tego, bez takiej świadomej edukacji, ja mówię o takiej bardzo szerokiej zmianie w edukacji od podstaw, od szkoły podstawowej, potem w szkole średniej, potem na uczelniach. Musiałoby się zmienić bardzo dużo w programach szkół podstawowych, szkół średnich i na uczelniach. Ja nie wiem, jak to zrobić, jakich na to trzeba pieniędzy. Myślę, że przeogromnych. Trzeba ogromnej świadomości, że te zmiany są potrzebne. Trzeba uczyć ludzi tego, co potrzeba, a nie upajamy się jakąś wiedzą, która jest do niczego nieprzydatna. Proszę mi wierzyć, ja obserwuję młodzież uczącą się od tylu lat, od ilu pracuję na uczelni. Ja cały czas mam wrażenie, że mam 20 lat, bo oni zawsze mają 20 lat i ja takich ludzi spotykam, ale obserwuję też moje wnuki. Są już dwójka starszych jeszcze w szkole. Jak ja patrzę, co tych dzieci się uczy, to ręce opadają. Więc naprawdę należałoby zacząć bardzo, bardzo szerokim frontem od edukacji nauczycieli, od edukacji dzieci w szkole, od edukacji społeczeństwa przez internet. Ja zaglądam bardzo często na różne fora internetowe, gdzie młodzi ludzie myślą, że myślą i wypowiadają się dlatego, że przeczytali jakiś fragment wiedzy. Nawet dzisiaj tutaj z panią wypowiadającą się rozmawialiśmy na ten temat. Tak, to nie jest łatwe w tej chwili. Dostęp do informacji jest łatwy, natomiast umiejętność selekcjonowania informacji to już nie jest łatwa sprawa. Więc myślę, że należy przyjąć, że społeczeństwo to jest pewien układ taki, gdzie jest pewna symbioza pomiędzy wszystkimi jego elementami. Jeżeli w jednym miejscu zaczniemy coś zmieniać, to zacznie się zmieniać w innych miejscach. Zaczynajmy od podstaw, od dzieci, od tego, żeby mamy były świadome, że nie żadne Marsy, Snickersy i tym podobne dziwne rzeczy, tylko marchewka, jabłko do szkoły. Czy to jest łatwe? Nie. Nie, wiem, że nie jest łatwe, bo dziecko przychodzi z jabłkiem i z marchewką z powrotem do szkoły i mówi, bo kolega dał mi Snickersa. No i co z tym zrobić? Więc jeżeli zaczniemy rzeczywiście bardzo głęboką edukację, ja jestem edukatorem, więc wydaje mi się, że to, co można robić, to mówić, 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 mówić. Gdzieś tam to dotrze do wszystkich. Nie, ale od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że ten program Zielona Dolina właśnie ma takie przesłanie, że my będziemy zaczynać również taki bardzo szerokim frontem tor edukacyjny, więc ja jestem optymistką z natury, żeby nie wiem co. W 2025 roku będziemy mieli, nie, 2050, bardzo zdrowe społeczeństwo. Tym razem nie jak Baba Jaga. No też bym sobie życzyła, żeby tak było, żebyśmy byli zdrowi i ja myślę, że naprawdę mamy bardzo duże szanse, my jako nasz kraj,
ponieważ obecnie, przynajmniej na naszym terenie, ja tak patrzę z bardzo małego podwórka, no ale to tak myślę, że jak każdy u siebie popatrzy, to jest prościej coś zmienić niż tak globalnie. Na naszym terenie, no odkąd mamy dopłaty z programów rolno-środowiskowych, bardzo wiele ziemi pozostawiano właśnie tak, no bez uprawy. To są koszone łąki, no bo ochronione są ptaki, chronione są gatunki i to jest super czysta ziemia. Tam od wielu, wielu lat nie było żadnych nawozów. Więc pomyślmy o tym, może właśnie tutaj wprowadźmy jakieś rolnictwo ekologiczne, takie z prawdziwego zdarzenia, nie jakieś wtórne, tylko takie no, prawdziwe. Ale żeby tak było, to po prostu no, jakieś muszą być właśnie takie już odgórne działania, żeby się opłacało właśnie no, na takich terenach, jakie u nas są trudnych, te uprawy prowadzić. Ludzie u nas odeszli od upraw po prostu no, z tego powodu, że to wszystko było nieopłacalne, więc chyba tu jest całe sedno tego, żebyśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Pani docent. Jak wyobrażam sobie żywność w 2050 roku? Proszę Państwa, żywność ma sprawiać nam przyjemność. To po pierwsze, prawda? Zwracamy na to uwagę, więc powinna być smaczna, ale jesteśmy bardziej świadomi i ta żywność powinna być dodatkowo jeszcze prozdrowotna. Funkcjonuje żywność funkcjonalna, prozdrowotna, prawda? Taki termin w Unii Europejskiej to nie jest uregulowane, prawda? Ale w Japonii taka żywność funkcjonalna jest, funkcjonuje. Czyli na pewne dolegliwości mamy w restauracji jakieś danie. Więc może to w tym kierunku by poszło. Właśnie smacznie, ale także i zdrowo na konkretne dolegliwości. Tak sobie wyobrażam tę żywność. Dziękuję. Henryk. Proszę Państwa, ja źle niestety widzę 2050. Myślę, że to pójdzie w kierunku właśnie to, co tu Pani z biotechnologii powiedziała. Ekstrakcji, wyodrębniania, oczyszczania, krystalizacji i w ogóle produkcji żywności bezresztkowej, czyli to, co jest dzisiaj problemem, że wszystko, co Państwo spożyją, to właściwie ma mnóstwo dodatków technologicznych poprawiających kolor, smak, zapach. Wszystko się wchłania, nie ma właściwie z czego ukształtować się stolec. A jak nie mamy stolca, to dzisiaj mówiłem przy intestinaliach, to będą właśnie problemy z trawieniem, z owrzodzeniami, z układem siateczkowo-śródbłąkowym, czyli z utratą tej odporności jelitowej. No i będą się rozwijać patogenne niestety mikroorganizmy, dojdzie do zaparć i nowotworów. Bo wiadomo, że jeżeli mamy nieuregulowane defekacje, czyli wypróżnienia, to będą w nas się odkładać toksyny, te które tam w tych drobnych resztkach zostaną. Nie będzie szczotkowana powierzchnia jelit, nie będzie tego pasażu treści, no bo z czym, prawda, i z czego. No i dojdzie do niesamowitego gwałtownego wzrostu zapadalności nowotwory. Niestety też trzeba wiedzieć, że przemysł spożywczy, to co już wspomniałem, jest scalany, jest wykupywany. Drobna przedsiębiorstwo jest wykupywana. Wiemy, że jest właściwie kilku graczy na rynku światowym, którzy narzucają państwu strukturę żywności, jej smak i zapach. Czyli oni uczą, co państwo mają jeść i przyzwyczajają do swoich produktów. Ja, jako że jestem związany z przemysłem spożywczym i paszowym, wiem, że od zawsze były zlecenia odgórne, żeby właśnie dać takie substancje, które by wzmagały apetyt na dany produkt, żeby były atrakcyjne dla dzieci, które jeszcze nie mają wyuczonego zmysłu smaku i zapachu. I w ten sposób będą to potencjalni i wierni
klienci, konsumenci tej wysoko przetworzonej żywności i tej niestety bardzo chorobotwórczej żywności. Proszę zobaczyć, że też koncerny spożywcze są coraz bardziej, a niektóre już w tej chwili, związane z farmacją. Czyli oni się cieszą właściwie, że będzie wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów, że będą właśnie choroba wrzodowa, bo będą mogli produkować pseudoleki, które tak naprawdę nie wyleczą, tylko też państwo uzależnią. Czyli to, co Maddaus przewidywał, dr Maddaus Gerhard przewidywał w latach 20. i 30., że medycyna pójdzie w takim kierunku, iż nie będzie leczyć, tylko będzie uzależniać pacjenta od preparatu. I zadał właśnie pytanie, jakie dzisiaj jest rozwiązanie. Jeżeli państwo mają nadciśnienie, podaje się leki obniżające ciśnienie. Nie ważne, czy tam to na oś angiotensyny, czy w inny sposób. Ale jak państwo odstawią ten lek, to nadciśnienie wraca jeszcze większe. Czyli państwa medycyna nie wyleczyła. To samo dotyczy cukrzycy, miażdżycy i tak dalej, możemy wymieniać. Wszyscy wiemy, co się dzieje, jak jest hipercholesterolem. Ja bierzemy statyny, odłożymy statyny, wraca wszystko do domu. Czyli państwa nie wyleczono. Właśnie w tym kierunku pójdzie i żywność, i farmacja. Dziękuję. Przez moment zastanawiałem się, czy dr Różański nie umówił się z panią dr Marcinkowską. Kasandra na zmiany w jedną lub w drugą stronę. Ale tak już podsumowując tą część, proszę państwa, cały czas obracamy się wokół Zielonej Doliny. Cały czas obracamy się wokół tego projektu, który we Wrocławiu realizujemy od 2 lat. Jutro rano mamy pierwszą sesję debaty poświęconą Zielonej Dolinie. Ja proponuję, jeżeli są pytania, to krótkie pytania, bo już moi koledzy z następnej sesji czekają w napięciu. Ja zdaję sobie sprawę, że troszkę przedłużyliśmy. I prosiłbym, jeżeli są pytania, to krótkie pytania. Proszę. Ja bardzo dziękuję, że mogłam dzisiaj być za zaproszenie, panie Macieju. Magdalena Mańkowska, jeszcze raz kocham jeść. Jestem w absolutnym szoku, trochę nawet drżę, jeśli chodzi o skalę tego wszystkiego, co się dzieje. Moje pytanie jest takie, jakby taka prośba, ponieważ ja już mówiłam wcześniej, że od 16 miesięcy dopiero poznaję producentów regionalnych. Tutaj usłyszałam, że jakby wielu z nich nie do końca jest uczciwych i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ktoś jest naprawdę uczciwy, to znaczy, że sobie nie radzi. Znaczy, on sobie nie radzi. Jeśli robi to wszystko zgodnie z procedurami, to nie ma szans, żeby był widoczny i żeby był successful. Czyli tutaj jakby oprócz tego, że na targach są malutkie stoiska z ludźmi, którzy mają jagody. Ja właśnie dzisiaj kupiłam, znaczy nie dzisiaj, w Katowicach na Food Show, kupiłam jagody, o których pani mówi. Jakby te wszystkich produktów można spróbować, tylko one są tak rozdrobnione, to są tak mali producenci, że oni generalnie, jeśli mają wejść do sieci, to w ogóle się boją, bo sieci ich jakby zniszczą. To jest też element, o którym będziemy rozmawiali właśnie, w Zielonej Dolinie. Tak, ale właśnie, żeby zwrócić na to uwagę, że tam jest najważniejsza dystrybucja, czyli niezależnie od tego, jakie są kolejne znaki, jakie są kolejne symbole, jakie są kolejne rzeczy. Szkoda, że tutaj na sali dzisiaj nie ma producentów regionalnych. Nie ma producentów, ale jest doskonały specjalista zajmujący się ekonomiką rolnictwa, który świetnie może pani w paru zdaniach wytłumaczyć, dlaczego żywność prozdrowotna czy naturalna nie musi być droższa od żywności, którą mamy w sklepach. Pozwolisz, Tomku? No, na pewno nie musi być droższa, dlatego że wiele z badań rynkowych wskazuje na to, że marże przejmują pośrednicy. Dlatego proszę zwrócić uwagę na handel, który odbywa się jeszcze gdzieś tam targowiskowy, czy nawet u nas na tym rynku hurtowym, że w wielu przypadkach zdrowa, dobra żywność, czyli jej relacja jest następująca. 15% jak do 115% albo do 110%. Oznacza to tyle, że jeżeli ceną wyjściową jest 15 groszy za kilogram, no to w efekcie finalnym w tym całym łańcuchu dostaw, czyli trzeba te łańcuchy dostaw skracać, trzeba znajdować metody na to,
system jakiś trzeba byłoby... Oczywiście są te metody, tyle że troszeczkę trzeba zainwestować w taką sieć dystrybucji, natomiast nie jest to nie do zrobienia. Niekoniecznie żywność ta naturalna, zdrowa musi być droższa od tej industrialnej, tak, przemysłowej i tak dalej. Nie ma takiej zasady, nie jest to niczym potwierdzone. Natomiast my możemy potwierdzić, nawet jak studenci robią nasi ankiety, badania rynkowe, to wszyscy potwierdzamy, że to kwestia tkwi właśnie w pośrednictwie, w marżach i tak dalej. Nawet swego rodzaju projektem jeszcze zajmowała się była kadencja rządowa, że tak powiem. Wręcz wszczęto śledztwo, dlaczego są takie ceny żywności na półkach sklepowych, a takie są ceny u producentów. No to chyba wszystko tłumaczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Tomku. Jeżeli są jeszcze pytania, to proszę o pytanie, ale prosiłbym krótko, jeżeli można. Anna Rumińska, Slow Food Dolny Śląsk. Jeszcze raz mam pytanie do Państwa tak całościowo. 2050 rok to jest powiedzmy 31 lat, dobrze liczę. Czy widzicie szansę, żeby taki program, który ja realizuję w Slow Foodzie od 4 lat, WOJ Wiedza o Jedzeniu. WOJ, mamy WOS, Wiedza o Społeczeństwie, WOK, Wiedza o Kulturze, a WOJ postulujemy w szkołach podstawowych. Czy jest szansa, żeby taki przedmiot w ogóle był w szkołach oraz żeby w każdej szkole był ogród warzywno-owocowy? Takie krótkie pytanie. Ja bym powiedział mniej więcej w ten sposób. Nie chodzi o to, że musimy wyważać otwarte drzwi. W szkołach są prowadzone różnego typu projekty edukacyjne. Wystarczy troszeczkę zmodyfikować te projekty edukacyjne, troszeczkę doszkolić tych nauczycieli i możemy osiągnąć cel, do którego dążymy. To nie jest tak, że nie ma projektów edukacyjnych w szkołach. Są najróżniejsze konkursy, tylko trzeba je troszeczkę inaczej poukładać. Mamy mnóstwo zdolnych nauczycieli, mamy świetne dzieci w szkołach. Jest tylko kwestia odpowiedniego podejścia. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję za sesję, bardzo dziękuję prelegentom za udział w debacie.